Dobra, dzisiaj znowu kotlety. Jakiś miłośnik kotletów jestem tutaj. Kotlety jajeczne z ziemniolami, z szyneczką. To wszystko będzie wybełtane. Na razie to są tutaj wszystko surowe. I w tej kanciapie, jak ktoś powiedział, będzie to wszystko usmażone i w ogóle zrobione, nie? Od początku do końca. No co mamy? Ziemniole. Miałyby trzy ziemniole, ale ten to jest przesada, nie? To jest holenderski ziemniak. Big ziemniak. Mamy cztery jajka. Te są ugotowane. O, 90% z was wie, jak to się sprawdza. Ten się kręci normalnie jak... A ten się tak nie kręci. On jest nieugotowany. Specjalnie go wyciągnąłem. Leżeć mi tu. Bloczki z szynek. To tu buka tarta nam będzie potrzebna. To będzie w sosie carbonara. Ale ja nie będę się bawił tam we własnej roboty, po prostu kupiłem to Rimbo i dzięki Wiśnia, dzięki tobie Rimbo, rzeczywiście tak się mówi, sprawdziłem. Pieprz, sól i oczywiście niezastąpiony czosnek w proszku, znaczy takim trzeba mielić to, nie? No nie będę się tam jakieś dziwne produkty bawił i teraz dla mnie to jest jedna rzecz, ja powiem wam, że to pierwszy raz robię. Te ziemniaki mają być starte na grubym oczku. Połączone razem z jajkiem, z szynką i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pobieram, są jakieś obite, a nie wiem, Holendrzy chyba biją się z tymi ziemniakami. Normalnie siniaki tutaj są. Pierdziele. No, tutaj. Brzydkie one są bardzo, ale i dużo wody mają. O, widzicie jaki siniol? Ale to nie jest tutaj absoluta na szczęście. No i później tutaj oczywiście wyrzucimy to do kontenera, gdzie odpadki naturalne się wyrzuca. Nie, Gosia! Gosia mówi, No, o. A siniaki też wywalimy. Chyba te dwa starczą, nie? Zrobimy tego. Otworka zrobię. Nie, chyba mi się nie uda. Nie jestem rzeźbiarzem. Noska. I uśmiech. Ogólnie drogie są ziemniaki teraz. Ile za te ziemniaki wtedy zapłaciliśmy? O. Taki sobie tutaj z buźką jest. Hehe, człowieczek. No i te ziemniole teraz tutaj na tej grubej tarce bierzemy. Przedpotopowej, najlepszej na świecie. Nie wiem, co to za blacha była, że ona się w ogóle nie tępi, nie? Najpierw ziemniole. Jedziemy. Tego bika ziemniaka też zrobimy. No tutaj mamy dobrze ociśnięte ziemniaki, jakieś czerwone się zrobiły, ale dobre, niech im będzie. Jedziemy z koksem. Czekaj, co z tego wyjdzie. Może coś z tego będzie. Jajeczka. To wszystko razem musi być wyłutane. Córka mi tu szaleje obok. Teraz pojedziemy na grubym oczku. Cztery jajeczka będą. Na razie zrobimy jajeczka, a potem ciąg dalszy nastąpi. No i teraz do tego dodam szynki, ale jeden taki, bo kupiłem taki podwójną paczkę, ale tylko jedną dla mnie będę tam przesadzał. Jeden bloczek. Dwa dać. Jeden starczy. Dwa jajca. Już normalne, surowe. Bułki tartej dosypiemy troszkę więcej. O, dobra, może być. Ona nam się jeszcze, ta bułka, przyda potem. Doprawimy oczywiście sól. Pieprz.
I ja czosnek zawsze, normalnie czosnek musi być w naszym życiu. Bez czosnku nawet, ani róż. No. I to wybełtamy teraz ładnie. Musimy to skleić jakoś. No, coś tego może być. No, ej, fajnie wygląda. I fajnie pachnie. Później to ukleimy i będziemy obtaczać w bułce tartej. I oczywiście na gorącą patelnię. Z tym sosem carbonara Zimbo. Może być całkiem znośny. I czekamy, niech się przetrawi troszkę i zaraz będziemy na patelnię wrzucać. No i teraz sprawa jest bardzo prosta. Po prostu formujemy sobie tutaj kotleciki. Nawet się kleją, powiem wam, jak dobrze wymieszane. O, proszę. To pachnie. O, i mieszamy w tym bułce tartej. To ten to może nie wygląda, a ten na pewno wygląda jak kotlet. Mieszamy, mieszamy. Tak, proszę państwa, tak. O. Chyba nic z tego nie będzie, ale zobaczymy. Może jak się zasmaży, to się wszystko ściągnie ładnie. To jest taki wynalazek a la Andrzej albo a la Zawieszony. O, ten to wyszedł jak klopsik znowu. O, dobra, wybełtały. Wybełtane. Po ścianach normalnie odłamki idą. Się wydaje, że na patelni to się zetnie wszystko, wiecie? Dobra. Bułka tarta. Własnej produkcji. Się ma te zwinne ręce. A rzucam na lewo i na prawo, mówię tym odłamkami. Może wyleciało. A, chodź tu. A no tu. To chyba będzie lepiej przypruszyć. Się trzymaj. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Słabo to widzę. Zobaczymy efekt końcowy. Tak, to jest normalnie eksperymenty robi. Czuję, że będzie chyba mięsko, trzeba będzie kupić, kurde, jakimś jembo, bo to się nie nadaje chyba do jedzenia. Zobaczymy.
i ostatnia porcyjka. Nie wiem, czy coś z tego skleję. Jakiegoś maluszka z szynką. Na razie smażę te kotlety. Co z tego będzie? I tam podgrzewam sos carbonara. Delikatnie. Nie za duża temperatura. No coś tam się związało, kurde. Powiem wam. Mam nadzieję, że się nie rozpadną przy przerzucaniu. Ale się smażą jeszcze ładnie. Ja tu jeszcze cztery czekałem, taki, nie, trzy i taki malutki. A nie, dużo ogień może być. To może być potem dobre. W efekcie końcowym. Chociaż tym się nie najemy. No. Dobra, zobaczymy, jak to wygląda od spodu. Czyli nam coś się tam przypaliło i się nie rozsypało, ale... O, nie. Oj. Mi się wydaje, że będzie chyba dobre. Tego efektu to się nie spodziewałem. Ale to się bułka przypaliła. Przypiekła. No, tam się roz... O, ten. Z tym to nie pogadamy. Opa. No. I jeszcze jeden. No, jeszcze nam trzy zostały koteciki i potem to wyłożymy. Wyglądają takie znośne, nie? No.